Wreszcie, trzyma się, czekam na tą setkę, tak myślę, że nie tak długo, ale ogólnie naprawdę fajnie się czuję. Jestem w tej setce, bo z meczu na mecz może mogłoby być coraz bardziej nerwowo. Wszędzie, gdzie człowiek się pojawi, to się mówi o tej setce. Teraz myślę, że będę miał trochę więcej spokoju. Najlepiej u siebie na stadionie to zrobić. Cieszyłem się, że to dzisiaj, tym bardziej, że wszedłem z ławki. Myślę, że po tej bramce, abstrahując od tego, że to była setka, żeśmy troszeczkę uspokoili się w grze i mogliśmy spokojnie kontrolować przebieg gry. Większość z nas się z tego powodu cieszy, bo trener daje każdemu szansę. Dzisiaj żeśmy wykorzystali my szansę. Jest ta rotacja. Ta rotacja źle nie wpływa na nas. Każdy jest zadowolony, każdy gra. Tak więc cieszymy się bardzo z tym, że pewnie przyjdzie taki moment, że będą cięższe mecze, czy ktoś będzie, nie daj Boże, kontuzjowany, będzie trzeba kogoś się zastąpić, a to w jednej drużynie czy w drugiej. Najważniejsze, że każdy ma szansę zagrać. Myślę, że dzisiaj chyba każdy widział, że Krystian zagrał bardzo dobre zawody, pomimo tego, że to był debiut, nie wiem, czy ma niespełna 18 lat, 16, tak więc naprawdę zagrał bardzo spokojnie, brał na siebie grę. Dopóki sam się nie zepsuje, czy ktoś go nie zepsuje, myślę, że jest to materiał na dobrego piłkarza. No dużo z nas wchodzi w tych meczach. Dwa mecze temu z Górnikiem Łęczną wsiadł Rolando, strzelił dwie bramki. Chcemy grać, każdy z nas chce grać jak najwięcej od pierwszych minut, tak więc wolałbym się czuć tym zawodnikiem do pierwszego składu. Nie wiem, bo jeszcze nawet z żoną nie rozmawiałem, tak więc pojadę sobie gdzieś na kolację. Spokojnie, bo cieszę się, tak jak powiedziałem, jestem naprawdę dumny z tego, że strzeliłem tą setną bramkę. Ale do tego trzeba podejść spokojnie. Gdybym był, nie wiem, trzeci czy czwartym zawodnikiem, który to zrobił, to bym na pewno był mega zadowolony, ale jestem któryś, nie wiem, ilu tam jest zawodników w tej setce.